tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego parametru a liczba 3 pierwiastki z 2 jest pierwiastkiem wielomianu w od x. Jeżeli jakaś liczba jest pierwiastkiem wielomianu, to znaczy, że wielomian przyjmuje dla danego argumentu wartość 0. Czyli żeby liczba 3 pierwiastki z 2 była pierwiastkiem wielomianu w od x, no to wielomian w od tej liczby, czyli od 3 pierwiastków z 2, musi przyjąć wartość 0. Takie równanie musimy teraz rozwiązać, no i z niego wyjdzie nam, ile musi być równy parametr a. Po prostu po lewej stronie, zamiast tego w od 3 pierwiastki z 2, piszemy wzór naszego wielomianu, podstawiając pod x właśnie 3 pierwiastki z 2, czyli zamiast x kwadrat piszemy 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. No i dalej jeszcze mamy minus 2a, to się równa, to ma być równe 0. No i teraz rozwiązujemy to równanie. 3 do kwadratu to jest 9, pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli tutaj będziemy mieli 9 razy 2, jeszcze minus 2a, to się równa 0, czyli 9 razy 2 to jest 18, minus 2a możemy przerzucić na prawą stronę, to się równa, będzie po prawej stronie po prostu 2a, no i dzielimy to równanie obustronnie przez 2, otrzymując, że a musi być równe 9, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest C.